Jaką my porę roku chcemy już wygonić, Asia? Zimę, my nawet śpiewamy piosenkę. Co mówimy do tej zimy? Sio, 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 zimo biała, wiosna już przyjechała. I my sobie, słuchajcie, będziemy tą dzisiaj zimę odganiać, a witać wiosnę. A powitanie wiosny tu, w przedszkolu numer 34 w Zabrzu, było naprawdę radosne. To w ramach programu Optymistyczne Przedszkole. W związku z tym realizujemy różnego rodzaju zadania i akcje. Organizowaliśmy kolorowe dni w związku z tym i mieliśmy już pomarańczowy, był dzień biały. Teraz w związku z przyjściem nowej pory roku, jaką jest wiosna, przyszedł dzień na kolor zielony. W ten sposób chcemy dzieciom przybliżyć tą piękną porę roku oraz uzmysłowić im, jakie korzyści daje nam piękno tej przyrody. Przygotowania trwały kilka dni. Efekt robi wrażenie. Piękne stroje, zielone barwy i marzanny. Sio, 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 zimo biała, wiosna już przyjechała, gdy za rok się spotkamy, śniegie porzucamy. Dzieci, żegnając zimę, uczciły także Światowy Dzień Zespołu Downa poprzez ubranie dwóch różnych skarpetek, które symbolizują solidarność z tymi osobami i chcą pokazać, że w społeczeństwie żyją osoby może z niedostosowaniem, ale są to osoby, które są uśmiechnięte, wesołe i które potrzebują akceptacji i tolerancji z naszej strony. Że jeden niedostosowany genotyp nie musi nas tak bardzo różnić. Różni nas naprawdę tak niewiele. Tak jak jeden chromosom, jak niedopasowany, jak ta niedopasowana, jedna kolorowa skarpetka. Wiosna! Kto tu przyszedł? To słuchajcie, przyszła wiosna. Zobaczcie, i przyniosła ze sobą swoich towarzyszy, jak ich dużo. Wiosno, kogo ty nam przyprowadziłaś? Pociana, żabę, słońce i chmury. No pięknie! Wszyscy razem udali się na podwórko obok przedszkola. Tam już oficjalnie raz jeszcze powitano jedną z najpiękniejszych pór roku wspólnymi zabawami oraz zielonym korowodem, by podzielić się również tą radością z mieszkańcami. Bo wiosnę dzieci lubią przede wszystkim za to, że można jeździć na rowerze. Że można jeździć na hulajnodze. No bo można jeździć na hulajnodze i można chodzić często na spacery na norki. Bo jest ciepło, można na hulajnogi i tam do parku. My się dzisiaj dobrze bawiliśmy. Szukaliśmy z dziećmi wiosny, witaliśmy wiosnę, żegnaliśmy zimę. Były zabawy, które też pokazywały takie tradycje tutaj nasze, bo robiliśmy marzannę, był gaik, więc jakby tutaj chcemy, żeby dzieci też wiedziały, jak to kiedyś obchodzono i kontynuujemy tą tradycję, która jest. Były też zabawy na dworze, szukaliśmy, to nam pięknie ptaszki dzisiaj ćwierkały w czasie całego naszego występu, więc chyba żeśmy tą wiosnę do dzieci przeprowadziły. I oby nie tylko w przedszkolu, ale i w całym Zabrzu została z nami przez najbliższe miesiące.